takie przemyślenie. My cały czas odchodzimy od tego, co jest tak naprawdę kluczem tego związku i tego, co powinno być. My odchodzimy cały czas od miłości. My cały czas przechodzimy na kwestie finansowe, na to, co niestety jest przykre, bo wydaje się, że związek małżeński czy partnerski, no to cały czas tutaj powinniśmy się obracać wokół miłości. A my już dawno przestaliśmy mówić o miłości, o tym, po co to tak naprawdę zawiera się te relacje, tylko przynosimy to na kwestie finansowe, tak? Więc tutaj jest to przykre, ale niestety jest to prawdziwe i o tym aspekcie finansowym naprawdę trzeba myśleć. To ja jedno zrozumiem, że najważniejsze jest nie podpisać intercyzy. Buongiorno wszystkim i witajcie w podcast Buongiorno. Dzisiaj ze mną Oskar jako współprowadzący. I zaprezentuj naszych dzisiejszych gości. Buongiorno. Słuchajcie, uczę się włoskiego z odcinka na odcinek coraz bardziej, chociaż wciąż jest to jedyne słowo, które potrafię tak dobrze wymówić. Naszymi gośćmi dzisiaj... Nazwa podcastu. Nazwa podcastu. Pisana po polsku, jakbyście mieli problemy ze znalezieniem kolejnych. Dzisiaj bardzo poważny i ważny temat i fenomenalni goście, którzy się w tym temacie specjalizują, więc pozwolicie, że ich przedstawię po kolei. Danusia Awolusi, pisarka i zaraz powiem, na jaką okoliczność się tutaj znalazła. Dzień dobry. Dzień dobry. Magdalena Góra-Domeracka, czyli adwokat, która również się specjalizuje w sprawach, o których będziemy zaraz mówić. Tak jest. I Bartek Weremczuk, detektyw. Dzień dobry. Drodzy, dzisiaj zaczniemy od książki Mam już dość i ona będzie punktem wyjścia do naszych dzisiejszych rozmów i rozważań, a będziemy mówili głównie o relacjach damsko-męskich, związkach przemocowych poniekąd i tym, co nas prowadzi do głównego tematu dzisiejszego spotkania, czyli o rozwodach. I pozwolicie, że może zacznę od małego cytatu z książki, który tęże książkę otwiera, żeby nie było, że nie przeczytałem, bo wręcz przeciwnie. Nawet trochę wam o tej książce dzisiaj poopowiadamy, ale kwoli introdukcji przeczytam kilka pierwszych zdań, pozwolicie. Były mąż Alicji to socjopata. Gwałcił ją, gdy była pod wpływem leków nasennych. 10 lat po rozwodzie wciąż funduje jej kolejne sprawy w sądzie. Marta żyła z alkoholikiem. Rozwód był względnie szybki, ale dochodzenie do siebie już nie. Julia rozwodziła się z manipulatorem, który niemalże doprowadził ją do samobójstwa. Adela przeżyła rozwód jako wielką porażkę. Diana wciąż usiłuje stanąć na nogi, choć od uzyskania decyzji sądu minęło już dużo czasu, a Sylwia nadal spłaca kredyt zaciągnięty, by uiścić długi byłego męża. To są wprowadzenia do 6 historii, 6 kobiet, które ukazujecie w tej książce. Tak. Co to są za historie, co to są za kobiety, jak to się stało, że się nimi zajęłyście i czy rozwód, bo taka tam też się pojawia teza, to wciąż w Polsce porażka. W myśl statystyk, które są przeprowadzane raz na jakiś czas, owszem, polskie społeczeństwo nadal uważa, że rozwód jest porażką, niestety, bo sprawa jest dużo głębsza i wymagałaby omówienia i dyskusji, natomiast jesteśmy w takich warunkach też, w jakich jesteśmy. W Polsce statystyki pokazują, że mamy średnio około 50 tysięcy rozwodów rocznie, 50 tysięcy par się rozwodzi. A skąd te kobiety? I tutaj pierwsza uwaga, ta książka rzeczywiście jest o kobietach. My doskonale z Joasią Warpa, współautorką, wiemy, że jest druga strona. Wiemy, że ta druga strona też ma ciężko, bo życie pisze przeróżne scenariusze. Natomiast zgłosiły się do nas kobiety, dostałyśmy około setki historii na maila, kiedy Joasia ogłosiła, że chciałybyśmy tę książkę napisać. Ona pojawiła się, stąd ten pomysł, bo Joasia jest sercem tego projektu, że zaczęła właśnie Joanna głośno mówić w swoich mediach społecznościowych o przemocy w związku, że ona też jej doświadczyła i to sprawiło, że zaczęła być zalewana falą historii. Głównie kobiet, chociaż panowie też się do niej odzywali. I te historie były tak mocne, tak poruszające i tak ważne, że Joasia stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić. Ogłosiła nabór historii, chciała wysłuchać kobiet. Dostałyśmy, tak jak mówię, setkę zgłoszeń. I ty zapytałeś, kim są te kobiety. I to jest ciekawe, dlatego że my spośród tej setki wybrałyśmy 6 historii. Ale te 6 historii to tak naprawdę są takie szablony, które się ciągle powtarzały. Niektóre z tych historii to naprawdę było kopiuj i wklej, co pokazuje jakieś smutne schematy. Rzeczywiście no, ogrom z tych historii to były opowieści o toksycznych relacjach i o relacjach w przemocy. I stwierdziłyśmy, że o tym chcemy też głośno mówić, dlatego że w Polsce w ogóle ofiary przemocy mają bardzo pod górę. Nie mają praktycznie żadnego wsparcia z otoczenia, więc warto ten temat podejmować. I każda z tych historii to jest inny model
bycia w związku akurat małżeńskim i nie tylko przemoc taka fizyczna i psychiczna, ale też pokazanie właśnie tego, o czym ty powiedziałeś, bo mamy w Polsce problem z rozwodami w tym ujęciu społecznym, że to jest porażka, zazwyczaj porażka jednak kobiety, bo często kobiety się stygmatyzuje, które na przykład podejmują decyzję o rozwodzie albo które chcą walczyć o później jakieś świadczenia, alimenty i tak dalej. I tutaj mamy też historię kobiety, która przestaje kochać, czyli nie tylko przemoc, nie tylko jakieś problemy, ale po prostu wygaśnięcie miłości i nagle ona napotyka barierę nie tylko ze strony męża, ale przede wszystkim swojej rodziny i otoczenia, które pyta, masz rodzinę, po co to rozwalać, po co iść po swoje, więc bardzo skomplikowane relacje międzyludzkie, które, no umówmy się, zawsze są skomplikowane, warto o tym rozmawiać. Naszą misją było też, żeby pokazać, tak jak mówię, akurat kobietom, nie jesteście same, widzimy was, ufamy wam, możecie walczyć o swoje, o siebie, po prostu o swoje szczęście. Właśnie trochę o tej historii chciałem przewrotnie zacząć, tej bohaterki Sylwii bodajże, jeśli tak dobrze pamiętam, bo to jest 6 historii kobiet, które doznają różnej formy przemocy najczęściej w związkach, natomiast to jest ta historia o tyle ciekawa, że ta dziewczyna trochę jakby nie ma na co narzekać, to znaczy jakby ma takie zwykłe życie, natomiast zauważa w pewnym momencie, że ta miłość wygasa. To akurat Adela, tylko wtrącę, tak. A, okej, okej. Przestaje kochać tego swojego partnera i łapie się na tym, że po prostu żyją codziennością i bardziej zaczynają być współlokatorami niżli małżonkami i napotyka na straszny opór środowiska. Jakby tak. Rodzina jej to próbuje wyperswadować. Ona składa ten pozew o rozwód. W pewnym momencie wkracza mediator. Ona się daje na tę mediację namówić. Natomiast rośnie w niej frustracja, ponieważ święta po świętach, Boże Narodzenie po Bożym Narodzeniu, Wielkanoc po Wielkanocy, ciągle spędza z mężczyzną, z którym nie chce już żyć. Tak. Więc myślę, że to też jest trudna sytuacja, bo bardzo trudno pewnie środowisku wytłumaczyć, że ta miłość się skończyła i już nie chce z daną osobą spędzać dalej życia, prawda? Tak, no trudność polega na tym, że trzeba się właśnie tłumaczyć. Trzeba się tłumaczyć i pochodzimy z patriarchalnych rodzin bardzo często. Ten patriarchat nie umiera. Mamy w Polsce kult rodziny. I to nie do końca w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ten kult rodziny polega na tym, zaciskaj zęby i trzymaj tą rodzinę za wszelką cenę dla dobra dzieci, dla nie wiem, dla wizerunku, dla bezpieczeństwa, dla finansów. Natomiast nasze bohaterki przechodzą to wszystko, to całe piekło rozwodu, no bo pewnie pani mecenaska i pan detektyw potwierdzą, że no rozwód to nie jest kaszka z mleczkiem. Rzadko się to zdarza, żeby się kończyło na jednej rozprawie i było wszystko w porządku. Ale one dzisiaj wszystkie po tym mówią, warto było. Warto było, bo ja dzisiaj stoję na własnych nogach, bo mogę być szczęśliwa, bo mogę walczyć o siebie, bo mogę robić to, co lubię. W jakimś stopniu akurat one wybrały takich partnerów, które w jakimś sensie ograniczały je w różnych aspektach, więc my też przez tę książkę chcemy pokazać, które sygnały ostrzegawcze mogą świadczyć o tym, że coś jest w twoim związku, w twoim małżeństwie nie tak, bo tu akurat mamy związki małżeńskie, a nie partnerskie. Jeszcze ja, pozwolisz, Mateo. To chciałbym oddać głos pani mecenas właśnie. Magdo, dzień dobry po raz wtóry. I trochę porozmawiać o statystykach, bo Danusia już je trochę przywołała, ale też w ramach przygotowań się umawialiśmy na to, że trochę procentów podniesiemy. To jest woda, proszę państwa, by the way, bynajmniej, że było, więc procent tylko teoretycznie dzisiaj. Jak to wygląda w liczbach i w procentach? Ile małżeństw w Polsce się obecnie rozwodzi? I to, co mnie bardzo ciekawi, to jak ta relacja procentowa zmieniła się w trakcie pandemii, bo była taka narracja medialna, która mówiła, że ten odsetek rozwodów wzrósł, bo ludzie nagle zamknięci w czterech ścianach zdali sobie sprawę z tego, z kim spędzają życie. Faktycznie była taka narracja. Ja się spodziewałam, że ta liczba rozwodów znacznie wzrośnie, że to będzie tak, że nagle skoczą nam te statystyki, podobnie jak to było w Chinach czy we Włoszech, to skoczyło do około 60%. Więc naprawdę spodziewaliśmy się dużej fali rozwodów, ale w Polsce to się nie wydarzyło. W Polsce statystyki pokazują, że liczba rozwodów w czasie pandemii wzrosła o około 30%, przepraszam najmocniej, około 3%. To są 3? Naprawdę, tak, takie są pomiary, około 3%. I aktualnie liczy się, że rozwodzi się co trzecia para,
Natomiast spada liczba małżeństw, co jest niepokojące z drugiej strony, bo z jednej strony nam spada liczba rozwodów i no bo de facto spada nam liczba małżeństw. Niektórzy mówią, o, spada liczba rozwodów, ale tak naprawdę coraz mniej par chce wziąć ślub. Więc te statystyki niepokoją, dlatego że coraz mniej ludzi tak naprawdę chce zaufać. I obserwuję takie tendencje, że my kobiety już bardzo często niesiemy, ja jestem też terapeutą z wykształcenia, więc niesiemy pewien bagaż, który jest często nie nasz. Niesiemy go od pokoleń, albo gdzieś nam przekazano pewne wzorce i my już tak często nie ufamy, albo bardzo często podpisujemy bezmyślnie intercyzę, bo uwaga, nie zawsze jest tak, że intercyza chroni majątek lepiej niż wspólność majątkowa, tylko to jest pewnie na dłuższy temat. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła o tym też opowiedzieć. Więc my kobiety bardzo często już się boimy i jakby próbujemy się zabezpieczyć, co na dzień dobry tak naprawdę niszczy nam związki, albo po prostu powoduje, że małżeństwa nie są zawierane, stąd też nie ma takiego drastycznego wzrostu liczby rozwodów w Polsce. Okej. Okay. Też widziałem takie statystyki akurat sprzed roku czy dwóch, które mówiły, że w pierwszym kwartale roku zawsze tych rozwodów jest więcej względem samych zawieranych małżeństw, co pewnie wynika z tego, że najczęściej się jednak w styczniu, lutym i marcu nie żenimy tak chętnie, czy nie wychodzimy za mąż, prawda? To nie są miesiące, nie mamy takiej pogody jak u was, niestety przez cały rok, więc to są pewnie proporcje mniej więcej z tego, co ja czytałem, 16 tysięcy do 30, czyli 16 tysięcy rozwodów versus 13 tysięcy zawieranych małżeństw. No to trzecie otwarciowe pytanie do pana detektywa, dlaczego się boimy zaufać w takim razie? Panie Bartku. Słuchajcie, no problem jest naprawdę bardzo złożony, bo dlaczego boimy się zaufać, to nie zależy tylko i wyłącznie od naszych doświadczeń, które mieliśmy, ale właśnie od tego między innymi, bo przerywa, słuchajcie, cały czas, więc... Tak? Może za szybko mówisz, wiecie, tak jak wczoraj oglądałem żart, mecz Igi Świątek, nie wiem, czy... A spróbuj przepięknie, to było drugie. To może zamknąć ona, jak się już, jak ją pytały te dziennikarki, to ona tak ma niesamowite tempo mówienia po angielsku, ona tam po prostu, wiecie, tłumacze nigdy nie nadążają z tłumaczeniem jej, bo ona tak tam... bo te emocje pewnie są... Tak, ona jest na jakimś takim nagrzaniu strasznym. No nie dziwi, Lecimy dalej z tym. To ja ponowię pytanie do pana detektywa, kontynuując myśl Magdy, naszej pani mecenas tutaj, dlaczego się boimy zaufać i dlaczego ta liczba małżeństw, przede wszystkim małżeństw, spada? Problem jest bardziej złożony, niż nam się chyba wydaje, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że my boimy się zaufać konkretnej osobie, bo my często osobie bardzo ufamy, no bo chcemy z nią jednak budować jakąś przyszłość, spędzać z nią czas, mieszkać, ale boimy się tego, co się może wydarzyć w kontekście innej osoby trzeciej, która może pojawić się w życiu. Tu mam na myśli na przykład kochankę czy kochanka, czyli zakładamy z góry, że to jednak nie trwa wiecznie wcale, tylko to ma jakiś określony czas, prawda? Może to zabrzmi brzydko, ale bardziej taki termin przydatności takiego związku. No i w tym momencie zastanawiamy się, czy warto w ogóle w taką relację wchodzić po pierwsze i faktycznie zawierać taki związek małżeński, ponieważ w momencie, gdy zbudujemy jakiś majątek chociażby wspólnie, z wspólnymi siłami, to w przyszłości on może zostać podzielony. Budujemy jakąś własną przestrzeń, jakąś strefę komfortu, w której się czujemy, gdzie czujemy się bezpiecznie, a pojawia się ktoś, kto nam to wszystko rozbija, bo ta osoba nam tego nie do końca odbiera, ale ona nam w jakiś sposób powoduje, że my coś tracimy, prawda? No i tutaj te kwestie majątkowe, to one są najczęściej powodem, w którym do mnie zwracają się zarówno i mężczyźni, i kobiety, bo tutaj nie chodzi o sam fakt zawodu miłosnego, w którym ewentualnie podejrzewamy również, że pojawiła się osoba jakaś trzecia, której nie chcielibyśmy w naszym życiu, ale problem pojawia się natury finansowej, bo jeśli kobieta decyduje się na przykład na życie z mężczyzną i wychowywanie na przykład wspólnych dzieci, ale nie chce pracować i to jest nie tylko decyzja jej, ale również małżonka, który deklaruje jej i obiecuje jej, że będzie ją na dobre i na złe przy niej i będzie ją utrzymywał i dzieci, to w momencie, gdy taki mężczyzna odchodzi od rodziny, ta kobieta ma problem, żeby znaleźć się na rynku pracy, żeby móc zacząć takie życie, często już w jakimś określonym wieku, który wcale nie jest taki prosty, żeby wejść od nowa i zacząć wszystko od nowa. Dalej, mając też pracodawca, jak widzi, że ktoś, nawet to może być mężczyzna, że nie pracował przez ileś tam lat, no to bierze mocno to pod uwagę. No, rynek mamy dynamiczny, no, doświadczenie zawodowe. Dla takiej kobiety, która no całe życie też poświęcała się tym dzieciom, to też jest ciężka praca i tu umówmy się, to wychowywanie dzieci uważam, że czasami jest dużo cięższą pracą niż praca u kogoś po prostu w firmie czy w jakichś instytucjach, ale taka kobieta przychodzi do nas i mówi, ja nie chcę tak naprawdę robić krzywdy swojemu mężowi. Ja wiem, że on kogoś znalazł, ale ja potrzebuję
mieć dowody, żeby móc chronić swoją rodzinę i majątek, który razem tworzyliśmy, bo ten jej wkład w wychowanie dzieci też w jakiś sposób jest takim jakąś częścią, tak jakby można powiedzieć, przychodu dla rodziny, no bo ona jednocześnie bezpośrednio pieniędzy nie przynosi, ale już na przykład nie było płacone na przykład za żłobek, ponieważ w tym czasie to kobieta się zajmowała dziećmi. Ta kobieta na przykład przygotowywała posiłki, tak? I jakby cały wkład, który ona wnosiła jako kobieta, czyli dodatkowo edukacyjnie, to też jakby jest coś, co jest dużym wkładem. No i taka kobieta potrzebuje udowodnienia zdrady na przykład po to, żeby móc uzyskać alimenty nie tylko na dzieci, ale również na siebie, ponieważ potrzebuje czasu, żeby móc znaleźć się na przykład na rynku pracy, być może zrobić jakiś kurs, szkolenie, które pozwoli jej w jakiejś danej dziedzinie się rozwijać. I tutaj przez jakiś okres taki mężczyzna płaciłby takie alimenty na tą kobietę, on jakby pozwala jej jakby rozpocząć życie od nowa. Takie odcięcie z dnia na dzień kobiety od wszelkich środków do życia, no jest bardzo niebezpieczne i tutaj też zdarzają się naprawdę traumatyczne historie. Stąd jakby wydaje mi się, że kierunek detektyw, kierunek kancelaria, to jest, czy również terapeuta, prawda? To jest to właśnie miejsce, gdzie te kobiety powinny się kierować i ta wspólna strategia, którą gdzieś tam należałoby stworzyć, spójna przy tym wszystkim, pozwala jakby tej kobiecie pomóc. Więc kiedyś do detektywa przychodziło się też w sprawach często kryminalnych różnych. Też to powiedzmy, że odbiór detektywa w polskim szczególnie społeczeństwem jest dosyć taki, bym powiedział, wyraźny. I tu mamy jedną osobę głównie, którą utożsamiamy ten zawód. No przy czym no, pamiętajmy, że detektyw też w jakiś sensie jest takim powiernikiem i osobą, która ma poprowadzić taką osobę i pomóc jej w uzyskaniu jakichś określonych celów, wspólnie właśnie często z kancelarią prawną czy z psychologiem. Więc tutaj do mnie szczególnie, kiedy zwracają się kobiety, ja staram się być jednak takim wsparciem, niezależnie, że tu jestem mężczyzną, ale jakby pomóc czy kobiecie, ale też i mężczyznom, którzy też sobie czasami nie radzą, odnaleźć tą drogę, którą powinni po prostu iść. Bo szukanie tak zwanych haków tylko po to, żeby zaspokoić własną jakąś potrzebę ciekawości, niekoniecznie zawsze jest dobre i zdrowe. O tym szukaniu haków jeszcze sobie porozmawiamy, pozwolisz w trochę innym wątku. Podniosłeś pana detektywa, który jest symbolem twojej branży. Przyglądam się twojej fryzurze i jest ona daleka od tejże noszonej przez niego, ale to też może wątek na inną rozmowę. Natomiast podniosłeś tutaj historię, która jest jakby na żywo wyjęta z tej książki, prawda? Jest tak, tutaj Diana. Taka pani Diana która ma no właśnie powiedzmy może też w paru zdaniach o tej historii, bo to jest kobieta, która związała się z mężczyzną za czasów studiów bodajże. Tak, czyli oni są, zaczynają na równi. Zaczynają na równi, natomiast potem się wydarza tak, że biorą ślub, rodzą się dzieci, rodzi się córka, tak, prawda? Tak. No i pani z racji na to, że pan zarabia coraz lepiej i stworzył własną firmę, zdecyduje się zostać w domu. Razem budują dom, który ona przez 2 lata, jak tam opowiada, wyposaża i dekoruje. Tak, tak. Opiekuje się córką, opiekuje się domem, opiekuje się przepięknym ogrodem, no i w pewnym momencie okazuje się, że ten dom, że to bajeczne życie zaczyna runąć jak domek z kart. Tak, ono nie upada tak szybko, bo akurat Diana przez lata obserwuje różne zachowania swojego męża, które jej się nie podobają, ale ze względu na to, że czuje się bezpieczna w tym domu, w tym, co stworzyli razem jako rodzina, ona zgadza się na to i kocha to swoje życie, bo nie ma, ja nie chcę, my w tej książce też nie stygmatyzujemy kobiet, które decydują się na to, aby zostać w domu, bo każdy decyduje się na takie życie, jakiego pragnie. To, co go uszczęśliwia, jest kwestią indywidualną. No, każdy ma też inny kontekst, inną historię, prawda? Ale chciałybyśmy pokazać pewien mechanizm, że kiedy kobieta lub osoba w związku decyduje się na to, żeby być całkowicie uzależnioną od drugiej strony, to warto to przemyśleć, dlatego że to właśnie jest taki syndrom tej złotej klatki, która potem może się okazać też potworną pułapką. Diana jest takim przykładem, bo ty powiedziałeś bardzo ciekawe rzeczy. Co powinna zrobić osoba, która wychodzi ze związku, czy przemocowego, czy po prostu, nie wiem, wygasa miłość, kończy się wspólne pożycie, decydujemy się na rozwód. Powinna iść do terapeuty, owszem. Powinna zwrócić się do dobrego adwokata, dobrej adwokatki, owszem. Być może powinna skorzystać z pomocy detektywa lub detektywki, dobrze mówię, owszem.
Ale załóżmy, że kobieta, która wychodzi ze związku przemocowego albo która w ogóle decyduje się, żeby swoją rodzinę w cudzysłowie rozwiązać, no często jest w bardzo trudnej sytuacji psychicznej. To wszystko, o czym mówisz, najczęściej wiąże się z kosztami. Podjęcie takiej drogi, żeby korzystać mądrze z pomocy specjalisty, który od głowy, specjalisty od dowodów i specjalisty lub specjalistki od rozwodów, prawnika, prawniczki, to są, że tak powiem, takie góry do osiągnięcia. I Diana sobie z tym nie poradziła. Bo ona nagle znalazła się w sytuacji podbramkowej, bez pieniędzy. Jej mąż, którego kochała, odszedł do innej kobiety i ona nie miała tej siły psychicznej, żeby po te wszystkie zasoby sięgnąć i psychicznie, i fizycznie. Ona, kiedy poszła na pierwszą rozprawę, zobaczyła sztab prawników ze strony męża. Ona miała jakiegoś prawnika, który no nie był jakoś wybitny, bo też nie miała takich środków i ona się po prostu poddała w takim cudzysłowie i stwierdziła, że nie będzie walczyć o swoje, bo wybrała taką opcję spokoju i zostawienia siebie w takiej też strefie komfortu trochę. I jeszcze padło tutaj takie ważne zdanie, ona jakby dopiero po tym, po wybudzeniu się z tej złotej klatki, zaczęła zauważać to, jak też bardzo była odcięta od swoich pasji, jak bardzo też wstydzi się tego, kim jest dzisiaj. Więc to są wszystko bardzo trudne rzeczy i pamiętajmy o tym, że ta osoba, która wychodzi z takiego związku, często nie jest w stanie się po prostu tak od razu zwrócić po tę pomoc. I fajnie by było, żeby były takie mądre osoby wokół nas, które nam doradzają, ale to niestety tak nie zawsze wygląda. Mateo, to teraz trochę o Włoszech powiedz nam, bo Magda podniosła statystyki między innymi ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się, Włoch z całego świata, prawda? Tak, we Włoszech to było 60% wzrost liczby rozwodów po pandemii. Wzrost, sam ten. Okej. Okay. Jaka jest narracja o rozwodach tam u was na pantofelku? I czy to jest tak widoczny problem i tak widoczne zjawisko jak u nas? Bo jak sobie dyskutowaliśmy przed programem, powiedziałeś, no, zauważyliśmy fakt, że macie Watykan, a więc to jest też wysoce katolicki kraj. Mamy Watykan, ale całe szczęście konstytucja włoska jest w konstytucji zapis, że Watykan nie może się wtrącać w sprawy państwowe. Tak, państwowe, czyli pod tym względem fajnie. Pod kątem rozwodów, bo była mowa o pandemii, no to myślę, że ten procent wzrósł tak mocno, ponieważ we Włoszech ta pandemia mocno kopnęła i te lockdowny były prawdziwe. Tu w Polsce to dosyć lekko w porównaniu przeżyliśmy, czyli naprawdę te pary musiały siedzieć w tym domu, nie wychodzić, najwyżej raz tylko pójść na zakupy dziennie i to tylko z papierem od miasta podpisanym, czyli naprawdę poznali naprawdę drugą osobę za taką, jaką jest, przynajmniej w ścianach domowych. A myślę, że w związku mieć taką wolność, taką możliwość wyjścia trochę, czy to do pracy, czy to ze znajomymi, to też łączy parę i daje wtedy nam możliwość nie spędzania 24 na 24 z tą samą osobą i oszaleć. Ale po prostu zdrowo psychicznie żyć razem. Czyli ten lockdown to z tego względu wzrosły te liczby na bank. No plus wiadomo, no Włosi, no to tu słońce, tu dobre jedzenie. No to są tacy trochę bardziej romantyczni, trochę lubią tam bajerować. No też myślę, a propos tego, co powiedziałeś, że żeby związek dobrze i sensownie funkcjonował, musimy mieć tę przestrzeń, żeby się za sobą stęsknić, nie? To a jak na pewno, siedzimy ale ze sobą 24 godziny na kupie, no to tak. Już jakby wychodzą te takie, wiecie, a to nagle zauważamy, że on rzuca skarpetki, a ona na przykład ciągle jednak o tych kosmetykach. Słuchajcie, ja to mam tak, troszkę, ale przepraszam, jeśli pozwolisz, mam takie trochę przemyślenie inne, jeśli chodzi o porównywanie Włoch do Polski, to nie jest do końca najlepszy pomysł, dlatego że Włosi nie pracują tak dużo, po pierwsze, jak Polacy. Polacy pracują często na dwa etaty, wracają bardzo późno do domu i oni ze sobą tak naprawdę okazuje się, że wcale nie spędzają ze sobą dużo czasu, czyli takie małżeństwa wcale do końca się nie znają.
I teraz one czasami, te osoby chciałyby spędzać ze sobą właśnie więcej czasu, ale z powodu różnych obowiązków po prostu nie są w stanie. Właśnie czasami z powodu tej nadmiernej pracy też te związki się rozpadają właśnie dlatego, że... Po prostu frustracja. Tak, frustracja, bo bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś był obok, ale tej osoby ciągle nie ma. I my jesteśmy w związku formalnym, ale tak naprawdę okazuje się, że faktycznie tego związku nie ma. On nie istnieje, bo ten mąż czy żona jest powiedzmy pracoholikiem, ciągle go nie ma. I czasami okazuje się, że w tej pandemii ci ludzie nagle mieli możliwość spędzić ze sobą ten czas i przypomnieli sobie, jak to było na początku, kiedy zaczynali, kiedy na pewno dużo bardziej się starali, bo to wiadomo, że na początku mamy sytuację, w której jesteśmy w takim momencie euforii, prawda, ten pierwszy etap związku. Wszystko różowo, chcemy wszystko kolorowo. Spędzać ze sobą non-stop czas. W pewnym momencie przeszliśmy do etapu, gdzie praktycznie tego czasu nie spędzamy razem i nagle znowu zaczęliśmy. I te osoby, które naprawdę się kochały i powiedzmy tutaj były między nimi takie prawdziwe uczucia, ale też poza uczuciami, którymi nazywam miłością, była też przyjaźń, one sobie przypomniały, jak to było na początku. I być może nawet te małżeństwa, one się wzmocniły, będąc tutaj w Polsce właśnie dzięki temu, że mogli spędzić ze sobą ten czas, bo oni nawet mogli spędzać wakacje czasami osobno, bo żona jechała z dziećmi, mąż był w pracy, gdzieś się mijali. A tu okazuje się, że oni sobie spędzili, przypomnieli sobie, jak to było i ja wiem i znam nawet takie pary, które tak naprawdę wykorzystały bardzo mocno ten czas, że mogli spędzić go razem i znowu przypomnieli sobie, jak to było te 12, czasami 15 lat temu, jak oni byli zakochani. I słuchajcie, ta miłość, ona wróciła tak naprawdę do nich i wcale to, ta pandemia nie była dla nich czymś negatywnym w kontekście tego, że się rozpadało. Z drugiej strony, jeśli mieliśmy pary czy związki, które... Nazwałbym to w taki sposób może trochę interesowny, czyli ludzie dobierali się, ponieważ na przykład w Polsce się ciężko żyje, nie każdy dobrze zarabia, więc wzięli wspólny kredyt hipoteczny, a nuż się zakochamy w sobie. No nie zakochaliśmy się w sobie. Kredyt już jest. Ale kredyt już jest. Nie ma między nami przyjaźni, czyli tego fundamentu, który powinien być, czyli nie potrafimy spędzać ze sobą czasu, bo nie mamy wspólnych pasji, zainteresowań, nie mamy o czym rozmawiać. No to już nawet ten kredyt hipoteczny nie pomoże, bo taka osoba siedzi w domu, odpala Tindera i buduje sobie relację wirtualną, którą później niestety konsumuje w rzeczywistości, prawda? No i tego chociaż podobno właśnie... ten kredyt hipoteczny, o tym też mówiliśmy minut temu kilka, wiąże bardziej niż dzieci. Niż małżeństwo. To tutaj tak. Pani tak. Ja to znam. Właśnie, bank nie okazuje. Rzeczywiście tak jest? Właśnie. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, dlatego że bardzo często jest tak, że jesteśmy związani węzłem małżeńskim i można go rozwiązać czasami na jednej rozprawie. Takich rozpraw jest sporo. 80% są to rozprawy bez orzekania o winie i o ile nie ma kwestii dzieci, którą sąd musi też obligatoryjnie porozwiązywać, czyli tam alimenty, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka i tak dalej, to sąd generalnie daje rozwód często na jednej rozprawie, jeżeli są zgodne stanowiska stron. Ja jestem ogromną zwolenniczką tego rozwodu na jednej rozprawie, dlatego że naprawdę można sobie wszystko przepięknie poustawiać u mediatora czy u notariusza, pójść do sądu albo już wysłać pozew z kompletem ugód i wybrać się na te 15 minut, czasami mówimy, ale naprawdę tyle trwa ta rozprawa. Więc to jest bardzo komfortowa sytuacja, podajemy sobie rękę, każdy idzie w swoją stronę do swojego nowego życia. Natomiast na rozprawach rozwodowych, co do zasady, nie dzieli się majątku, chyba że byłby to zgodny podział. Co się bardzo rzadko zdarza, oczywiście zdarza się, natomiast najczęściej kończy się to albo podziałem majątku gdzieś tam u notariusza, tak, albo podziałem majątku w sądzie, co jest najgorszą opcją możliwą, bo nieraz się śmiejemy, że 10 lat w ogóle wyrwane z życiorysu. Majątek, jeżeli jest jakieś mieszkanie, drugie mieszkanie, jakieś, samochody, firma wspólna, tam wchodzą etc., jakieś składki ZUS, składki OFE i inne cuda. Także sąd musi wystąpić też nieraz do banku o jakieś wyciągi z kont bankowych na dzień ustania tej rozdzielności majątkowej i to trwa i trwa. Okazuje się, że bank nie dzieli pasywów, dzieli tylko i wyłącznie aktywa. Czyli jeżeli mamy wspólny dom, który jest obciążony kredytem hipotecznym, to nie będzie nigdy tak, i teraz już były jakieś tam orzeczenia lata temu, ale dzisiaj niestety to już jest nieaktualne, bank podzieli dom i powie, dobra, dom przysługuje tobie, Bartek,
Natomiast kredytem obciążeni jesteście dalej w takim samym stopniu, ponieważ wy jesteście zobowiązani przed bankiem i teraz bank musiałby was zwolnić z tego kredytu hipotecznego, czego bank często nie robi, bo nie jest to w interesie banku, woli mieć dwóch wierzycieli, aniżeli jednego, tak? Chyba że Bartek na przykład, czy jakiś inny klient, klientka wykaże, że go stać na to, żeby wziąć ten kredyt hipoteczny na siebie, bank go zwolni. Nie są to częste przypadki. W związku z tym sąd zasądza dom na przykład na rzecz jednej ze stron, albo zarządza jego sprzedaż i wtedy można spłacić ten kredyt hipoteczny, tam jest kilka różnych opcji. Natomiast za spłatą dla drugiej strony, druga strona zostaje spłacona, co nie zmienia faktu, że jeżeli zostało 30 lat, 28 do spłaty kredytu hipotecznego, to obie strony będą ten kredyt spłacać solidarnie razem przez 28 lat. I to nas wiąże. Ja zawsze powtarzam, że co do rozwodu, to generalnie rozwód następuje na płaszczyźnie małżeństwa, ale nigdy na płaszczyźnie rodzicielstwa. Będziecie rodzicami zawsze. W związku z tym warto się dogadywać właśnie dla dzieci. I tak już uzupełniając jeszcze to takie moje zdanie, co do tego, co powiedział pan detektyw, to zgadzam się z tym, że w Polsce bardzo pokutuje to, że kobiety, macierzyństwo, to poświęcenie w wychowanie dzieci nie jest traktowane jak praca. Tak? Często kobiety same nie traktują tego jako pracy, same się deprecjonują i same przyznają, no ja nie pracowałam, więc mi się nie należy. I to jest dla mnie przykre, dlatego że ja wtedy uświadamiam kobiety i mówię, o nie. Pani robiła to i pani się należy. Połowa. Także i plusem jest to, że nasz ustawodawca uznaje, że nawet jeżeli kobieta nie pracowała, to najczęściej należy się jej w przypadku, kiedy para jest w ustroju wspólności majątkowej, że należy się jej połowa. Są jakieś tam wyjątki, można ewentualnie walczyć, żeby to było 60-40 dla jednej ze stron, czy 70-30, ale nie jest to proste. Więc mam nadzieję, że chociaż w takim stopniu, to nie jest duży stopień, który chroni te kobiety, ale jest. I często wtedy ustrój wspólności majątkowej właśnie dużo bardziej się kobiecie opłaca niż tak zwana intercyza, bo dramat jest wtedy, kiedy mamy podpisaną intercyzę, na przykład na początku małżeństwa, kobieta nie pracuje przez ileś lat, dochodzi do rozwodu i okazuje się, że ona wychowując dzieci nie wypracowała sobie praktycznie żadnego majątku. My jako prawnicy mamy takie małe sposoby na to, ale nie każda sytuacja jest, że tak powiem, do takiego pełnego uratowania. I smutne jest dla mnie, kiedy przychodzi do mnie klientka i mówi, walczymy. Ja mówię, no to dobra, no to w takim razie sprawdźmy, co mamy. Okazuje się, że mamy na dzień dobry intercyzę, że mamy kobietę, która wychowywała dzieci. Jak przeanalizujemy sytuację, to tak naprawdę sytuacja nie jest prosta. Musimy się nagimnastykować, żeby cokolwiek dla niej wyciągnąć. Może warto dodać jeszcze, że dochody w trakcie trwania związku małżeńskiego, kiedy mamy wspólnotę ustawą małżeńską, tak naprawdę, które nie były właśnie, nie mówimy o mieszkaniach, które były przed zawarciem związku małżeńskiego, tylko właśnie już po, na przykład nabywanie nieruchomości, czy jakiekolwiek przychody, na przykład pochodzące z umowy o pracę, prawda? One są wspólne. Tak. Czyli niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna, czy to działa w obie strony, oczywiście pracuje, to te dochody są wspólne. I to wszystko podlega tak, o ile dobrze mówię. Dobrze mówisz. Tak jest. To podlega podziałowi, więc to nie jest tak, że mężczyzna pracuje i te pieniądze są jego. To nie jest tak, że mężczyzna ma działalność gospodarczą, nawet jednoosobową, że ma samochód zarejestrowany na siebie i tak dalej. To wszystko, jeśli było nabyte po zawarciu związku małżeńskiego, jest wspólne. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby kobieta, która decyduje się w mojej ocenie zawrzeć związek małżeński, ale dalej właśnie poświęcić się rodzinie, żeby jednak nie rezygnowała z tej możliwości. No bo jak wiemy, no życie różne scenariusze pisze, a jak ktoś też kiedyś mądrze powiedział, pewne jedyne są pewnie podatki, więc tutaj niczego innego nie kredyt, jak się okazuje, hipoteczne w tym przypadku. Jest też taka historia u was, prawda? Ale właściwie mam wrażenie, trochę kręcimy się wokół tych modeli, jak już nie powiedziałaś. Bo to są jakieś modele. Tak. Ja też jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo ty na początku powiedziałaś o tych statystykach, że 3% wzrosło tylko w Polsce ta fala rozwodów po pandemii, a w Europie i na świecie to było nawet do 60%. Ja się zastanawiam, jak ty to interpretujesz, bo mnie się wydaje, że w Polsce poprzez ten kult rodziny i ze patriarchatu. Względu patriarchatu, ale też bardzo silnie kościoła katolickiego, ten rozwód w Polsce jest traktowany jako taki grób.
bardzo poważnie podchodzimy do rozwodów i słusznie, no bo jeżeli decydujemy się na rozwód, to dobrze by było, żeby to było przemyślane w emocjach, a nie lekkomyślnie, że pokłóciliśmy się w pandemii, to składamy pozew o rozwód. Nie, to nie powinno tak wyglądać. Oczywiście jest terapia dla par. Ty powiedziałaś o mediacjach, to wszystko można wykorzystać. Natomiast w Polsce te małżeństwa się często lubią kisić. Kisić do tej grobowej deski i wiadomo, dzieci wiedzą, wnuki wiedzą, że dziadkowie się nie dogadują, że się nienawidzą, a na przykład dalej mieszkają w tym jednym domu, więc to jest taki problem, że my podchodzimy do tego z taką, jakbyśmy mieli po prostu umrzeć już po tym rozwodzie, jakby tam nic nie było, jakby to było już taki upadek totalny. Drugą rzeczą jest to, my z Joasią jako współautorką mojej książki widzimy, że kobiety, które do Joasi piszą w rozpaczliwych sytuacjach, jest bardzo niska świadomość społeczna odnośnie przywilejów. Kobiety na przykład nie wiedzą, że mogą walczyć o alimenty na siebie. Nie wiedzą tego, tak? Więc muszą trafić dopiero do mecenasa, mecenaski, który im te możliwości przedstawi i powie, tak jak ty mówisz, hello, nie jesteś sama. Pomimo tego, co ci się wydaje, możesz walczyć o siebie, o dzieci i tak dalej. Natomiast ta kobieta lub też mężczyzna, no ale mówimy o kobietach akurat w naszej książce, która jest w tej trudnej sytuacji, ona jeszcze o tym nie wie. Więc ona być może będzie tkwiła w tym małżeństwie, bo jest przerażona, bo się boi i się przede wszystkim wstydzi. I w Polsce, tak wynika z tych historii, które do nas trafiały, wstyd jest równie dobrym klejem do trzymania małżeństwa jak kredyt. Bo rozwodząc się, to jest jakaś porażka. Z kolei znalezienie męża i założenie rodziny jest sukcesem. I ten sukces jest bardzo wyraźnie obecnie podkreślany przez nasz rząd. Że to jest, teraz to, jest to, do czego powinnaś dążyć. Nowego ministra edukacji, który mówi, bardzo mówi wprost. A nie będziemy cytować, nie będziemy tego cytować. Typu reklam nie robimy. Tak, ale no właśnie, chciałem tutaj zrobić taki transfer do kolejnego pytania, a właściwie zagadnienia, myślę sobie, bo mówisz o tym właśnie, co spaja i co te małżeństwa na lata i co powoduje, że ludzie nie wychodzą z tych małżeństw latami. Abstrahując od dzieci, abstrahując od kredytów i od tego, że czasami w domu cały czas słyszą, że wyszłaś za mąż, to jest sukces, a jak zdecydujesz się na rozwód, to będzie to porażka, bo to jest absolutnie jakiś mit, który cały czas funkcjonuje, ale myślę sobie, że też no, kobiety, bo wokół tego też procentowo się dzisiaj kręcimy, na te rozwody się nie decydują, bo myślą sobie, że po pierwsze to będzie bardzo kosztowna przeprawa i przygoda, w cudzysłowie, tak. A po drugie, że będą to rozprawy, które ciągną się latami. Czy to jest prawda? Czy to są rzeczy, których powinny się głównie kobiety, ale wszyscy składający pozew o rozwód bać? Nie ma się czego bać. Powiem tak. Jakby wszystko jest do przejścia i od tego jesteśmy i jesteśmy dostępni. Są też mecenasi z urzędu, czyli można, jeżeli kogoś nie stać, to można napisać o swoje oświadczenie majątkowe i postarać się o to, żeby dostać mecenasa z urzędu. Co więcej, można go nawet próbować wskazać z imienia i nazwiska. Tak? A ty wiesz, i tu, jak bardzo kobiety o tym nie wiedzą? Kobiety, i jaki to jest szok? Kobiety bardzo o tym nie wiedzą i to jest bardzo smutne. Tak. Druga rzecz to kobiety... Pytanie, można obciążyć drugą stronę kosztami swojego adwokata na przykład? Tak, natomiast sąd zasądza tak zwane najczęściej minimalne stawki za czynności radców prawnych i adwokatów i to jest do kwoty bodajże 720 zł za adwokata. Natomiast w zależności od tego, jaki mamy typ rozwodu, bo jeżeli mamy na przykład rozwód bez orzekania o winie, koszty się nam znoszą wzajemnie, wówczas to już są kwestie opłat, natomiast przy rozwodzie z orzekaniem o winie, tak są zasądzane koszty postępowania, czyli ta opłata wstępna 600 zł na dzisiaj. Na szczęście nie jeszcze nie taka bardzo wysoka. Mam nadzieję, że ona nam nie wzrośnie wbrew różnym prognozom. Plus koszty zastępstwa procesowego do tej kwoty minimalnej, czyli 720. Koszty pełnomocnika takiego procesowego, którego sobie wybieramy, bardzo często przekraczają tą kwotę. Natomiast w Polsce statystyki pokazują, że to jednak kobiety składają w większości pozwy o rozwód. 66% są to kobiety. Kobiety też, mam poczucie, ustosunkowując się do twojego pytania, częściej zajmują się rozwojem osobistym, częściej myślą o sobie, zastanawiając się nad sobą. Prowadziłam też wiele warsztatów rozwojowych dla kobiet. 90% tam jednak uczestników to były kobiety, które chciały coś w swoim życiu zmienić. Dlatego warto uświadamiać, prowadzić, pisać takie książki właśnie, żeby kobiety były doedukowane. Kolejna rzecz, co pokutuje, to brak wiedzy, jakby taki brak przyzwyczajenia być może do korzystania usług z radcy prawnego. Dlatego, że my często idziemy do radcy prawnego już na samym końcu, kiedy sytuacja często bywa beznadziejna. Podpisałam intercyzę, jeszcze gorsze przypadki z mojej kariery, coś podpisałam.
I to jest nagminne. Coś podpisałam, coś mój mąż podsunął. Byłam u notariusza, nie wiem, co to do końca było. To było na samym początku naszego związku małżeńskiego. To miało chronić nasz majątek, to miało chronić interesy. Potem ja mówię, dobrze, to w takim razie znajdźmy tego notariusza, wystąpmy o odpis. Okazuje się, że to była intercyza. No i po iluś latach małżeństwa, no ciężko jest też cokolwiek z tym zrobić. Czasami ktoś przychodzi do mnie i mówi... Mamy coś, ale ja nie wiem co, bo mąż wszystko wie. I mąż trzyma te dokumenty i ona pewnie nawet nie ma, tak, prawda? Tak, nie ma źlego dostępu. Pojęcia. I my szukamy majątku w ogóle, bo kobieta nie ma pojęcia w ogóle, co oni mieli. I to on to nabywał, ona mu dała pełnomocnictwo na przykład, którego nie miała pojęcia, jak szerokie było to pełnomocnictwo. I on zarówno i nabywał w jej imieniu, i zbywał, i robił różne inne czynności prawne, typu darowizny. Ona kompletnie nie ma pojęcia. I ona wie, że działkę na Mazurach mają, ale... Gdzie ta działka jest warta, nie ma i czy to na pewno ich... wieczystej. Niczego nie, nie ma. Nie ma żadnych dokumentów, kompletnie. Ona nie wie, gdzie on pracuje, ona nie wie, ile on zarabia, ona nie wie, co mają, jaki majątek. Ile razy moje klientki, kiedy mąż wyjeżdżał, dobierały się do szafek, przełamywały zabezpieczenia i mówiły, robię zdjęcia akt, co mam zrobić? Ja mówię, wszystko. Będziemy analizować. Potem... A jeszcze gorszą sytuacją jest, kiedy taka kobieta myśli, że żona wie wszystko, co mają, jej się wydaje, że oni to mają, a okazuje się, że to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której tylko mąż ma jakieś udziały i to najczęściej nie na przykład nie większość udziałów, tylko jakąś część. Jej się wydaje, że samochód, którym ona jeździ, to jest ich wspólny. Dom, w którym mieszkają, jest ich. Wszystko jest ich, a na końcu okazuje się, że to jest spółki. A oni majątku osobistego nie mają żadnego. I w momencie, kiedy... No właśnie, nie ma co dzielić. Kiedy tak, nie ma co dzielić, kiedy takie składniki majątku zostaną przeniesione na inny podmiot, dochodzi do rozwodu, ona nawet, jeśli sąd uzna, że również te udziały zostaną podzielone, no to ona ma udziały w spółce, w której na przykład nie ma żadnego majątku nagle, bo zostało to przeniesione na coś innego. Więc jakby świadomość prawna po stronie często mężczyzn jest większa, niestety. To wynika też z różnych kwestii. Chociaż też różnie z tym oczywiście bywa, bo tu nie można stygmatyzować. Ale jak najbardziej takie sytuacje właśnie się zdarzają, takie osoby pojawiają się u mnie. Mam coś, ale w sumie nie wiem co, albo wydaje mi się, że mam, ale sprawdźmy to i się okazuje, że nie mam nic. Tak? Więc tutaj podnoszenie tej świadomości społecznej w zakresie tego budowania własnego majątku jest naprawdę bardzo ważne, bo znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby w ogóle kodeks cywilny był podstawowy, jakby w ogóle prawo i w zakresie szczególnie kodeksu cywilnego był obowiązkowymi zajęciami w szkole. Tak. Ponieważ my zaczynamy, wchodzimy w życie dorosłe, plus oczywiście kodeks karny, w którym popełniamy przestępstwa, często nie wiedząc o tym. Wchodzimy, zawieramy różne umowy, nie mając pojęcia, co my zawieramy. Więc tak naprawdę kodeks cywilny w mojej ocenie powinien być tak naprawdę w momencie, kiedy my wchodzimy w życie, dorosłe życie i kodeks karny z elementem edukacji w Polsce. Tak. Zgaduję, żebyśmy się wszyscy, jak siedzimy przy tym stole, zgodzili co do tego, że całe karikulum edukacyjne w tym kraju jest do zmiany. Tak, I wymienili pewnie połowę przedmiotów na znajomość prawa, przedsiębiorczość, przygotowanie do życia w rodzinie, edukację seksualną, ekonomię. Żeby nie wygadywać takich głupot, jak chociażby obecny pan minister edukacji. To jest nawet szkoda słów, ale tu się ta sprawa nie kończy, bo załóżmy taki scenariusz, że kobieta walczy, dostaje to, co jej się też należy, tak? Czyli tutaj ty na przykład pomagasz swojej klientce, te alimenty zostają zasądzone, ona jest teoretycznie zabezpieczona, jej dzieci, tak? No bo dostaje na przykład alimenty na dzieci, załóżmy. I potem zaczyna się dramat numer dwa, co bardzo często się przejawia w tych mailach, które dostawałyśmy z Joasią, ale też w wiadomościach prywatnych, że te alimenty nie są płacone. I tu się zaczynają schody i znowu ta kobieta musi się wyedukować. Co ona ma z tym zrobić? Problem polega na tym, że... Przerwę ci na chwilę, tak? Tylko, bo w tej książce też ponownie pojawia się Biblia. Trochę Biblia. Lepiej by było, żeby to nie ona dochodziła tego, co ona ma z tym zrobić, tylko by skonsultowała to z kimś, kto wie, co ona ma z tym zrobić. To tylko rzucę hasło i będziemy sobie wokół niego za chwilę krążyć. Link do książki damy tu pod spodem. Tak, damy link oczywiście. To jedna z książek. Będziemy Państwu w kolejnych odcinkach też polecać kolejne. Niealimentacja. Tak. Tam się to hasło pojawia u was. Tak, w Polsce bijemy rekordy, z tego co wiem, na tle Europy naprawdę. Mamy obecnie 13 miliardów długu alimentacyjnego. Łącznie rocznie to jest tam 20 kilka milionów, prawda? Tak, w Polsce około 250 tysięcy osób nie płaci, głównie mężczyźni. Kobiet jest tutaj znacznie mniej, no ale to też wynika z tego, że one rzadziej mają zasądzane alimenty na męża lub na dzieci, które wychowuje mąż. Średnia wysokość długu alimentacyjnego w Polsce to jest 40 tysięcy, więc to jest bardzo dużo. I teraz ty powiedziałeś, że to nie kobiety powinny wiedzieć, tylko to jest naprawdę
potworna pułapka, bo my, ja z doświadczenia, teraz mówię z doświadczenia, nie tego, jak to wygląda od strony takiej idealnej prawnej, no niezwykle ciężko jest wyciągnąć te alimenty. System nie wspiera, teoretycznie niby osoba, która nie płaci, powinna iść za to właściwie do więzienia, to się zdarza bardzo rzadko, ukrywanie dochodów w Polsce ma miejsce, nasze bohaterki i kobiety, które nam opowiadały swoje historie, pokazują, jak sprytnie można to zrobić i co więcej, mamy też w ogóle w Polsce, i to jest potworne, i udowodnione na opiniach, tych historiach, które do nas spływają i naszych bohaterkach, że kobieta, która walczy o te alimenty już po ich zasądzeniu, to jest ta chciwa, która po prostu wyciąga tę kasę. I jest nawet taka narracja, że ja płacę na mojej żonie, ona wyciąga ode mnie co miesiąc kasę. I tak ludzie to powtarzają. Natomiast mężczyzna, który nie płaci alimentów, jest często uznawany za sprytnego. Tego, któremu jakoś się tam udaje ominąć to, a nawet jeżeli mu się nie udaje, no to w tym momencie często komornik rozkłada ręce, bo nie ma z czego ściągać. No te 13 miliardów po prostu to jest ogromny kapitał, którego nikt nie jest w stanie ruszyć. Kobiety na przykład nie wiedzą o tym, kiedy alimenty przepadają, bo tam są różne procedury, więc latami się te długi zbierają. One też się często wstydzą walczyć o te pieniądze, które zalegają, bo no jeżeli taki mężczyzna ma już te 40 tysięcy długu, no to zaczyna rosnąć, a one dalej mają taki opór, że jeżeli zaczną głośno mówić, mój były mąż nie płaci, nie mam na dzieci, no to zostaną osądzone jako te, które tu by sobie przytuliła te 40 tysięcy, które jej się należy. Tak oczywiście nie jest, ale społecznie taka jest stygmatyzacja. I nasze bohaterki, ale też badania przeprowadzone pokazują, że kobiety zamiast walczyć o alimenty, to biorą trzeci, czwarty etat, dorabiają, proszą rodzinę o wsparcie, czyli robią wszystko, żeby ominąć samemu tą walkę. I no niestety tak to wygląda. Ty powiedziałaś też takie piękne zdanie, ale to chyba nie do końca działa, że teoretycznie biorąc rozwód, my bierzemy rozwód z osobą partnerską, z żoną lub z mężem, a nie z rodziną. W praktyce wygląda to inaczej. I najczęściej panowie biorą po prostu rozwód z całą rodziną, bo potem dziecko widują na przykład co drugi weekend. Więc oczywiście są ojcami, ja tutaj już nie będę kwestionować jakimi, po prostu są. Natomiast no nie biorą udziału w życiu rodziny. A wycofując się jeszcze z płacenia alimentów na swoje dzieci, no to już w ogóle zrywają te więzi, tak? I to są bardzo trudne sytuacje, więc ta edukacja w Polsce ogólnie no, leży i płacze. No ta więź rodzicielska zostaje na całe życie z nami, tak? No więź małżeńską zrywamy często, zanim jeszcze ten rozwód się rozpocznie, tak? Raczej procedura rozwodu się rozpocznie, ale więź rodzicielska zostaje z nami na całe życie. No i tego też trzeba być świadomym. Niektórzy mężczyźni myślą, że jak nie mają kontaktu z dzieckiem, to nie muszą płacić. Bo nie wiedzą, na co płacą. Znaczy ogólnie cudzysłowie. Też świadomość znowu prawna, jakby tak no, powoduje, że im się wydaje, że nie będą płacić, ale będą płacić mniej. Tak. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, będą płacić więcej, ponieważ nie uczestniczą w życiu dziecka, nie łożą na co dzień na to dziecko, nie ponoszą kosztów z tym związanych, więc właśnie brak kontaktu z dzieckiem może spowodować, że będą alimenty wyższe. Co ciekawe, właśnie niektórzy mężczyźni mają tą świadomość i celowo właśnie ubiegają się o jak największe kontakty, ale te kontakty są nierealizowane w sposób zgodny z na przykład orzeczeniem. Czyli mamy dziecko na przykład 3-letnie, taki mężczyzna odbiera je w piątek po południu, wozi do swojej mamy, ale to nie są kontakty babci z dzieckiem, tylko to ojca z dzieckiem. On sobie jedzie na weekend na Mazury na ryby, w niedzielę odbiera i odwozi dziecko żonie. I my takie rzeczy na przykład dokumentujemy właśnie po to, żeby wykazać, że te kontakty nie są realizowane w odpowiedni sposób. No bo po co on ma te kontakty w takim razie, skoro on nie chce z nich korzystać? No po to, ponieważ on wie, że będzie płacił trochę mniej. No bo weekend spędził z dzieckiem, powiedzmy tak, jakieś tam babcia wzięła paragony za to, że tam mu lody kupiła temu dziecku, że byli gdzieś tam, byli na fikołkach, poskakali gdzieś tam, prawda? Więc tutaj są i ci świadomi, i ci nieświadomi, to po obu stronach tak naprawdę. Tylko wiecie, mi tak naprawdę, tak mam takie przemyślenie, my cały czas odchodzimy od tego, co jest tak naprawdę kluczem tego związku i tego, co powinno być. My odchodzimy cały czas od miłości. My cały czas przechodzimy na kwestie finansowe, na to, co niestety jest przykre, bo wydaje się, że związek małżeński czy partnerski, no to cały czas tutaj powinien głównie dziś się obracać wokół miłości. A my już dawno przestaliśmy mówić o miłości, o tym, po co to tak naprawdę zawiera się te relacje, tylko przynosimy to na kwestie finansowe. Tak? Więc tutaj
Jest to przykre, ale niestety jest to prawdziwe i o tym aspekcie finansowym naprawdę trzeba myśleć. No bo myślę, że przy rozwodach w ogóle te trzy aspekty, znaczy aspekt prawny, aspekt detektywistyczny i trochę w przypadku książki reporterskiej, ale w ogóle całej medialnej narracji jest super ważne. No ta miłość jest albo nie ma, albo zostaje albo z nami na dłużej, albo umiera. Mhm. Ale skoro mamy cię, że tak powiem, przy głosie, to chciałem zapytać trochę o twój warsztat i trochę o zlecenia, jakie dostajecie, to znaczy z czym przychodzą do was klienci, z jakimi zamówieniami, jakie haki macie zbierać, bo padł już dzisiaj ten rzeczownik, jeden z ciekawszych dzisiejszego nagrania. Jakie haki macie zbierać na partnerów czy partnerki i jak dużo z tych spraw to są sprawy właśnie wokół alimentów? Po pierwsze, to sformułowanie, zbieranie haków jakby nie do końca mi odpowiada, ponieważ my dokumentujemy stan faktyczny, bądź pozyskujemy informacje konkretne, które mają pomóc w jakimś celu, więc jakby zbieranie haków nie chciałbym absolutnie... Jasne, ale zgaduję, że część klientów tak, wiesz, przychodzi z taką intencją, tak, pewnie, nie? Tak, jest taka część klientów, nawet są tacy, którzy chcą zbierać haki na sąsiada, bo nie wiem, bo za głośno gra na pianinie. Ale tutaj mówimy konkretnie o rzeczach, które mają pomóc w sprawach rodzinnych. Czyli mówimy tu na przykład właśnie o udowodnieniu zdrady, podjęciu próby udowodnienia, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykreować rzeczywistości, tylko po prostu dokumentujemy to, co się dzieje w określonym czasie, w określonych okolicznościach. Być może coś się działo, ale już się nie dzieje. Być może przez jakiś czas się nie dzieje z różnych powodów. Dokumentujemy między innymi możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów, czyli właśnie taka osoba, załóżmy, pracuje na pełny etat, ale najniższą krajową ma wynagrodzenie, ale życie prowadzi w taki sposób i jego stopa życia jest na tyle wysoka, że on potrafi dziennie wydać tyle, ile zarabia, czyli jeździ sobie Porsche, wynajmuje bardzo drogie mieszkanie, oczywiście nie na siebie, tylko na kolegę, a my pokazujemy, jak on faktycznie funkcjonuje, czyli możliwości majątkowe i zarobkowe, bo to jest jakby istotne z punktu widzenia prawa, nie tylko to, co on może, to, co ma, ale również, co on by mógł mieć na przykład. Bo też potencjał jego. Potencjał jego. Czyli jeśli mamy osobę wykształconą, która nie korzysta na przykład z tego, że jest wykształconą osobą, przynajmniej tak deklaruje w sądzie, a my widzimy, że ona korzysta jednak tylko, że nie na przykład działalność jest na kolegę, czy cokolwiek innego, ona na przykład wykonuje jakąś pracę i ma z tego tytułu jakieś korzyści, że to nie jest osoba na przykład chora, jak deklaruje, bo przynosi zaświadczenie lekarskie, przychodzi o kuli do sądu i po prostu jest ciężko chory, a następnego dnia jedzie 100 kilometrów na rowerze robi szosowym na przykład. Tak? To są takie rzeczy... To jest cud. Tak, to są takie cuda, które się zdarzają, szczególnie w sądzie. No, nie ukrywajmy, że sąd, mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, no jest trochę teatrem, w którym trzeba odgrywać pewne role i kto lepiej odegra tą rolę, ten częściej wygra, prawda? Bo po drugiej stronie nie siedzą roboty, tylko siedzą ludzie, które albo zaufają, albo nie. I my często, mówię klientom, my na siłę nie musimy zbierać żadnych dowodów. My wykażmy tylko, że dana osoba jest kłamcą. Jeśli ona kłamała panią czy pana w jakichś kilku kwestiach i one po prostu będą rozjechane, bo napisał, że jedzie na szkolenie służbowe, a później okazuje się, że on z jakąś kobietą po prostu był w ogóle w innym miejscu, niż powiedział żonie, w ogóle nie powiedział, że... Spa, nagle. Na przykład w spa i my nie potrzebujemy scen łóżkowych. To nie jest jakiś serial detektywistyczny, inscenizowany absolutnie, w którym, chociaż to jest w ogóle też bardzo, bardzo, bardzo niedobre, że ludzie oglądając to w ogóle wierzą, tak? W to, że to faktycznie tak wygląda, że my wyskakujemy spod łóżka i mówimy, mamy cię, prawda? I że te romanse w ogóle najczęściej się dzieją, żona, wiecie, w hotelu przy tak lekko rozchylonych zasłonach, nie? I można cyk, trzy zdjęcia jeść. Chodzi żona nagle, prawda, która stoi za drzwiami, ona już czeka na to, prawda, żeby przyłapała. Albo montujemy, nie daj Boże, kamery po prostu w jakimś miejscu prywatnym, prawda, nie wiem, w mieszkaniu czy w pokoju hotelowym, co jest ogólnie niezgodne z prawem, tak? No, to jest artykuł 267 Kodeksu Karnego, nieuprawniony dostęp do informacji. My takich rzeczy absolutnie robić nie możemy. No i tutaj klienci przychodzą, oni często coś chcą. My musimy ale na przykład powiedzieć, czy osoba, która wynajęła detektywa, żeby coś takiego zrobiła, to wtedy może, nie? Z tego, co chyba wiem, nie? Jakieś tam... Znaczy tutaj to nie do końca. Właśnie mówię, ta świadomość jest właśnie, bym powiedział, dosyć niska, co detektyw może. Detektyw tak naprawdę to może tylko jedno. Może przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. I to wszystko. W tym wizerunek czy inne rzeczy. Działając bezpośrednio, nie w sposób zdalny, nie poprzez działania podejmowane, które są zastrzeżone dla organizacji państwowych służb. Tutaj nie można absolutnie podkładać podsłuchów, robić tego typu rzeczy, nawet we wspólnym samochodzie, czy tutaj nagrywając, powiedzmy, naszą rozmowę, nawet jeśli byśmy się nie poinformowali, teoretycznie wydaje mi się, jako uczestnicy tej rozmowy mamy prawo do celów dowodowych, ale zostawiając już dyktafon w samochodzie służbowym męża czy żony,
po czym go zapieramy, a tam nagrywają się różne rzeczy, nie tylko związane z życiem prywatnym, ale również zawodowym, no jest tutaj jednak w mojej ocenie jeszcze niezgodne z prawem. Więc detektyw, on ma tak naprawdę udokumentować pewne rzeczy zgodnie z prawem, po to, żeby móc to w sądzie wykorzystać. To jest tak zwany dowód z opinii prywatnej. Detektyw ma później pójść potwierdzić jeszcze to, że on to sporządził i on to wykonał i w jakich okolicznościach, rozpoznać osoby, które ewentualnie w tym uczestniczyły, i to jest wartość dowodowa, ponieważ czasami nie da się czegoś udokumentować z różnych względów pogodowych, jest ciemno, nie można zrobić z lampą błyskową zdjęcia, że dwie osoby ze sobą coś robią. Wtedy się to opisuje i taki detektyw przychodzi, zeznaje, mówi, że nie zrobiłem zdjęcia, dlaczego, ale widziałem to, widziałem tamto. Detektyw jest osobą niespokrewnioną. Tutaj absolutnie nie powinno się brać spokrewnionej osoby do takiego typu działań. Nie ma właściwie interesu, jeśli chodzi o jedną ze stron, bo dla detektyw czy udokumentuje coś, czy nie, i tak te swoje pieniądze dostanie. Więc wykazywanie, że jest jakby działa na rzecz jednej ze strony, nie do końca jest słuszne, ponieważ umowa detektywistyczna najczęściej, szczególnie na rynku polskim, wygląda w ten sposób, że niezależnie od tego, co detektyw ustali, on wynagrodzenie swoje otrzyma. On nie otrzymuje wynagrodzenia za konkretny efekt, bo on ma zebrać dowody zdrady, bo może do tej zdrady w ogóle nie dochodzić. On ma sprawdzić, czy po prostu takiej zdrady dochodzi. Czy taki mężczyzna, czy kobieta, jaki tryb życia prowadzi. Jeśli oni prowadzą taki tryb życia, że faktycznie są chorzy, nie wiem, nie wychodzą z domu, to też jest jakby ustalenie. Tak? Nadal no płaci to... się wam za śledztwo, a nie za jego wyniki, prawda? Dokładnie, nie można płacić za wyniki, więc tutaj zdarzały się, słuchajcie, raporty, w których naprawdę nie było praktycznie zdjęć wspólnych danych dwóch osób, bo były na tyle świadome, że wchodziły osobno do klatki, wchodziły osobnymi samochodami, wjeżdżały i tak dalej. Ale pewne jakby połączenie tych rzeczy, wykazanie w jakiś odpowiedni sposób, mając tą wiedzę, jak to należy zrobić, powodowało, że to orzeczenie o winie na przykład było, tak? Ale tych rzeczy, które my robimy, jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o okołorodzinne te sprawy. Właśnie między innymi już poszukiwanie majątku, o którym wspomniałem już wcześniej, bo często nie wiemy, jaki ten majątek jest. Tutaj też czasami zdarza się, że ktoś nawet zginie małżonek, już nawet nie chodzi o rozwód, tak? I też nadal niektóre osoby nie wiedzą, co tak naprawdę on po sobie zostawił. Poszukujemy, słuchajcie, innych dzieci. Czyli będąc w związku małżeńskim, kobieta podejrzewa, że jej mąż ma inne dzieci. No i ten świadomy mężczyzna, który wie, że nie powinien uznać tego dziecka, może nie powinienem tutaj doradzać za bardzo, ale nie uzna tego dziecka oficjalnie w urzędzie, nie pójdzie, nie podpisze się, prawda, pod specjalnym dokumentem, no to wiadomo, że to jest trudne. Ale są tacy, którzy po prostu normalnie uznają te dzieci i my już nie potrzebujemy robić nie wiadomo jakiego śledztwa, bo w trakcie trwania związku małżeńskiego narodziło się dziecko z innej relacji tak naprawdę. I czasami dla kancelarii jest to wystarczające. Ewentualnie potwierdzenie, że to dziecko faktycznie jakieś tam zdjęcia możemy zrobić. Więc tych spraw jest tak dużo, że właściwie moglibyśmy osobny podcast nagrać na ten temat. Z każdym z was, myślę, słuchajcie. Nie. Tyle wątków się otworzyło. Zresztą za każdym razem nam się tak wydarza. Za każdym razem, prawda? Takie historie wychodzą. Powiedz mi jeszcze, jak już jesteśmy przy twojej profesji, jak wielu klientów, jak przedstawiacie dowody w danej sprawie, czuje się zawiedzionych, że na przykład... No, nie udało wam się zebrać tych dowodów, że nie było tej zdrady. Albo nie ma tej rodziny na boku drugiej, bo taki się też pewnie zdarza. Albo tego zamku w Toskanii. Albo tego majątku, na który liczyli, żeby się po prostu rozwieść, wiesz, i podzielić ten wielomilionowy majątek na pół. Czy są takie sytuacje, że ludzie przychodzą z jakimś takim, wiesz, wyobrażeniem, że wy nazbieracie tych dowodów i będą mieli całą tekę, jeszcze użyję raz tego rzeczownika, haków, na tego współmałżonka. Często się tak zdarza, że się okazuje, że te założenia były mylne i wyobrażenia o tym jego drugim życiu? Znaczy, po pierwsze, jak ktoś do mnie przychodzi, czy detektywa, on najczęściej, szczególnie kobieta, ma tak zwaną intuicję i ona coś tam wie, może nawet już sama coś ustaliła i chciałaby, żeby to często potwierdzić. 9 na 10 się potwierdza. Ja to się śmieję, że ten 1 na 10 nie, bo już się coś skończyło na przykład. Ale faktycznie 9 na 10 się potwierdza. Takie oczekiwania, co jeśli chodzi o naszą pracę, no są czasami faktycznie dosyć duże i to rozczarowanie czasami się pojawia. Z takich anegdot mogę opowiedzieć, kiedy przyszła kobieta do nas do biura z jakimś mężczyzną na początku, myśleliśmy, że to był brat. Taki bardzo wspierający był w trakcie tej rozmowy i właściwie no, opowiadał, prawie płakał z tą klientką, kiedy ona opowiadała o tym, jak jej tam jest w tym małżeństwie źle i jaki ten mężczyzna jest zły. W momencie, kiedy przyszło do wpłacania zaliczki na zapłacenie właśnie rzeczy do umowy, no to ona mówi do tego mężczyzny, mówi to kochanie, zapłać jak możesz tutaj do mnie, za mnie. My żeśmy zrozumieli, że to jest jej nowy partner, tak? Czyli właśnie ona chciała znaleźć coś na męża, ale już była w nowym związku, więc po prostu chciała
mieć jakiś argument do tego, żeby się rozstać już z tym mężem. My tego nie oceniamy oczywiście, bo my swoją pracę wykonujemy, aczkolwiek no, tego typu rzeczy się zdarzają. No i takie, tym większe będzie rozczarowanie, kiedy właśnie taka kobieta jednak nie dostanie, bo się okazuje, że jej mąż jednak jest, że powiem, wzorem cnót. Krystalicznie czysty. No i właśnie w tej, pamiętam, konkretnej sytuacji było tak, że on spędzał, słuchajcie, tydzień nad morzem sam. Jak kupił dwa piwa, to my, o, kupił dwa piwa, może z kimś wypije, wypił dwa piwa sam. Sam wrócił, no kobieta była zawiedziona, nie chciała zapłacić, bo stwierdziła, że on jej nie zdradza, to ona nie płaci. No tak niestety nie działa, finalnie musiała zapłacić. Okay. Dużo tych opowieści i tak. Myślę, że co rozwód to jest w ogóle jakaś osobna historia, z której można by zrobić film, serial. No tu mamy sześć gotowych scenariuszy. Ale... Z tego, co my wysłuchałyśmy od tej strony kobiet, które przeszły rozwody, które cały czas też tkwią, bo do nas odzywają się kobiety, które jeszcze są w tych małżeństwach, w tych toksycznych związkach, to czego one pragną, to jest spokój, to jest zakończenie, często zakończenie takie szczęśliwe dla obydwu stron, bo te kobiety, które się do nas odzywają, one pragną, żeby ci mężczyźni mieli kontakt z dziećmi, żeby to można było poukładać, żeby ta rodzina dalej funkcjonowała, tylko już na innych zasadach. I to jest tak bardzo trudne ze względu na to, bo ty powiedziałaś, nie bójcie się rozwodu, walczcie. I to rzeczywiście jest, myślę, ważny komunikat. Walczcie, nie poddawajcie się, bądźcie świadomi swoich praw. Edukujcie się, czytajcie materiały, nie bójcie się kontaktów z adwokatkami, adwokatami, bo jest też taki mit, że jak już się idzie do prawnika, to już jest naprawdę grubo. To już musi być bardzo trudna sytuacja, jakby nie można było iść wcześniej i zasięgnąć tej rady. Więc jest to pragnienie po prostu, żeby to życie było jednak szczęśliwe, żeby był ten happy end, który jest w każdej przypadku inny, każdej pary jest inny. Nie musi być to ta miłość do końca życia. Małżeństwo też oczywiście można uratować, więc w tej sytuacji, kiedy nie ma przemocy, kiedy nie ma takiego toksycznego związku, to dalej jest ta terapia dla par, możliwość rozmowy. Nie rozmawiamy, ty mówiłeś o tym, tak, że dopiero pandemia niektóre pary zmusiła do tego, żeby siebie na nowo poznać, żeby rozmawiać. Do tego wszystkiego zachęcamy. Akurat w przypadku naszej książki to są już takie związki, do których w grę wchodzi przemoc, kiedy jedna ze stron jest w podbramkowej sytuacji. I tu problemem jest to, że nie ma pomocy, nie ma wsparcia. Tego wsparcia trzeba szukać na własną rękę i tutaj zaczynają się schody, ale nie jest to też niemożliwe. Dlatego wasze opowieści są takim wsparciem, bo to jest pokazanie, że tak, wszystko jest możliwe, można zrobić, można wyciągnąć rękę po pomoc, tylko trzeba też potrafić głośno mówić o tym, że jestem w tej trudnej sytuacji. Chciałabym się rozwieść, ale się boję. Bo nawet jeżeli to skończy się na jednej rozprawie, to ja tego nie wiem, ja nie umiem sobie poradzić. Czy później ta walka o alimenty, o te pieniądze dla dzieci, żeby nie trzeba było brać tych dwóch etatów, żeby było mnie stać na terapię, która przecież też za darmo w Polsce nie jest, teoretycznie jest, ale w praktyce wychodzi... Ale znajdź taką terapię. No dokładnie. I są też takie badania, bo ty powiedziałaś o samorozwoju. Rzeczywiście zrobiono badania, które pokazują, że kobiety w ogóle po rozwodach dużo chętniej się rozwijają, robią jakieś kursy, chodzą, nie wiem, na jogę, na jakieś szkolenia, też zawodowo się próbują rozwijać. Żeby nie zachęcać za bardzo, wiesz, bo... Proszę? Żeby nie zachęcać za bardzo teraz wszystkich, wiesz, bo akurat się zaczynają rozwijać, kiedy jest rozwód, nie? Pytanie, dlaczego nie robią tego I nagle w małżeństwie? I tutaj tak? Oprocentowanie rozwodów, bo wszyscy tacy, wiesz, mają ten power, mają, okej, okay, to... Rozwodzimy się, będziemy się rozwijać. Tylko to nie jest takie łatwe. To absolutnie nie płynie taki przekaz, bo każdy chyba wie, jak trudno jest podjąć te decyzje. To nie jest tak, że wstaję rano i myślę sobie, o, zadzwonię do mojej mecenaski, powiem, że nie, to psychicznie zawsze jest przeprawa i myślę, że zdrowi emocjonalnie ludzie, świadomi siebie, no to dla nich to będzie wyzwanie, żeby podjąć tę decyzję, coś się skończyło albo coś jest bardzo nie tak i tego się nie da uratować, bo na przykład jestem w związku z czynnym alkoholikiem, który mnie krzywdzi, albo jestem w związku z przemocowcem, albo w ogóle z człowiekiem, który ma problemy i nie chce pracować nad sobą i widzę, że lepiej będzie, jeżeli się rozejdziemy i dla mojego dobra, i dla dobra dzieci, bo z tym dobrem dzieci to jest ogólnie też, umówmy się, kolejny mit. Jeżeli żyjesz w przemocowym związku, to twoim dzieciom nigdy nie będzie dobrze, choćbyś nie wiem, jak ukrywała to, że na przykład twój mąż cię bije, albo oszukuje, albo są jakieś problemy, długi, tak jak jedna z bohaterek, hazardzista, alkoholik, ale wspaniały ojciec.
Paradoksalnie. No i można to rozwiązać, nie żyć razem, niech on będzie wspaniałym ojcem, ale już poza tym związkiem, gdzie hazard i nauk pozostaje tylko jego problemem, a nie problemem całej rodziny. Co tu się udaje? Co tu się udaje? Ja też bardzo chciałam się odnieść do tego dobra dzieci, bo bardzo często jest to w ogóle źle rozumiane przez moich klientów. Oni myślą nieraz, pani mecenas, no ja jestem dla dobra dzieci z tym mężem przemocowym. Albo ja właśnie dla dobra dzieci jeszcze będę z nim trwała przez następne do 18 roku życia. Więc ja już dobrze wiem, z racji tego, że też mam wykształcenie, jak wspomniałam, terapeutyczne, że to jest kompletny mit, że kiedy dzieci patrzą na przemoc, to naprawdę lepiej, żeby patrzyły na jednego z rodziców, który układa sobie życie, bo często klienci po rozwodach układają sobie jednak to życie. Trzeba czasu, żeby zaleczyć pewne rany takiego okresu rekonwalescencji, ale często jest tak, że ten rodzic sobie ułoży życie. Ja uwielbiam patrzeć i słuchać historii moich klientek, bo nieraz się z nimi zdzwaniam po paru latach, albo po prostu polecają mnie dalej i wtedy pytam, co tam słychać, i słyszę naprawdę fajne historie. Dzieci rozkwitają, bo tak naprawdę nie patrzą na tą przemoc, która wreszcie się kończy. A niektórzy myślą, że to jest dobre, bo mają dwójkę rodziców i dlatego się nie rozstajemy, i to jest kolejny właśnie mit, o którym bardzo fajnie, że powiedziałaś. Co do rozwodów, ja mam chyba szczęście, bo mam bardzo wielu klientów, którzy po prostu niesamowicie kulturalnie się rozwodzą. Udaje mi się mieć takich klientów, czy tak po drugiej stronie takich mężczyzn, którzy mówią, to są moje dzieci i ja chcę na nie płacić. I często jest tak, że mówią, stać mi na taką i taką kwotę i dogadujemy się przed rozprawą. Są przypadki, które są, tak powiedzmy, trudne, nie powiem, że są beznadziejne, ale mam sytuacje, w których udaje się bardzo dużo załatwić między złożeniem pozwu a tą pierwszą rozprawą rozwodową. I to jest wtedy ciężka praca moja, czy nawet pełnomocnika drugiej strony, bo nieraz jest tak, że odpowiedzi na pozew nie są zgodne. Ale ja nie czekam do tej pierwszej rozprawy, tylko co robię, to biorę telefon i pytam, nieraz dzwonię do pełnomocnika drugiej strony za zgodą oczywiście mojego klienta i pytam, dlaczego mamy takie stanowiska i czy my możemy ewentualnie już dzisiaj rozmawiać, żeby pójść do mediatora czy podjąć jakieś kroki, zamiast czekać pół roku na pierwszy termin rozprawy. I teraz nieraz jest tak, że w ciągu tych 3-4 miesięcy dzieje się tak wiele, że my do samego końca nie wiemy, czy uda się nam na tej pierwszej rozprawie rozwieść, ale jakby wypracowaliśmy sobie już jakieś stanowiska i kiedy wreszcie staniemy przed tym sądem i sąd zapyta, jakie są stanowiska stron, okazuje się, że zgodne, to wszyscy oddychamy z ulgą i naprawdę udaje się nam wyjść. Także... Nie zbieraj sobie zasług, bo jak widzisz, sama przed chwilą powiedziałaś, że masz szczęście, a to nie do końca jest szczęście, tylko po prostu prowadzić tak te kobiety w taki sposób, żeby może... No i one też się muszą dać tak prowadzić, w sensie muszą mieć taką świadomość, tak, że lepiej się dogadać przed pierwszą rozprawą, prawda? W miarę możliwości. To są wysoko świadome kobiety, które faktycznie przychodzą do mnie. To są kobiety, które nie szukają wojny za wszelką cenę. To są kobiety, które jeżeli mają bardzo mocno zranione ego, to są na tyle świadome, że po paru rozmowach ze mną mówią tak, moje ego jest zranione i to boli, ale no, on jest dobrym ojcem i w związku z tym, że mnie zdradził, nie będę odbierać dziecku kontaktu z ojcem, mnie przy tym nie musi być. To są kobiety, które rozdzielają te kwestie, co jest niezwykle cenne, albo które mówią, idę na terapię. Mhm. Ja też nie mogę być ich terapeutą i prawnikiem w jednym, natomiast mogę pokierować tymi kobietami w jakiś sposób, czy mediacja, czy terapeuta. I teraz nawet jeżeli zaczynamy z wysokiego C i mówimy, będzie orzekanie o winie, to nieraz jest tak, że po prostu schodzimy i uznajemy, że jednak dla dziecka tak jest lepiej. I finalnie kończy się to tak, że naprawdę po paru latach dziecko ma kontakt z matką i z ojcem i to po prostu jakoś działa. Tak, jakoś działa. Alienacji rodzicielskiej tak naprawdę, który jest jeszcze w ogóle osobnym tematem, że często właśnie to ego kobiety na przykład może powodować, że ona będzie chciała ukarać męża, czy już byłego, właśnie poprzez to, że na przykład nie będzie pozwalała mu kontaktować się z dzieckiem. Tak? No tutaj bardzo ważne jest, żeby to jednak rozdzielić. No i właśnie świadoma też prawnik, tak? Która nie myśli o swoim interesie, tylko o interesie klienta, będzie chciała jak najlepiej właśnie dla klienta, dla tych dzieci. To jest mega ważne, żeby trafić do odpowiedniej osoby, słuchajcie, bo nie ukrywajmy, bo zarówno w każdym zawodzie znajdą się takie osoby, które będą myślały o swoim interesie, nie o interesie klienta. Więc jeśli będziemy chcieli przeciągać te sprawy nie wiadomo jak długo, tylko po to, żeby zarobić na tym więcej, bo wiadomo, że przecież nikt tego charytatywnie nie robi, to nie zawsze jest interesem dla klienta czy dla tych dzieci. Więc tutaj świadomy prawnik, który nie chce z orzekaniem o winie zawsze za wszelką cenę, nie chce robić apelacji, tylko chce się dogadać na początku, czasami jest po prostu lepszym wyborem, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja sobie tak jeszcze myślę, jak w ogóle tak w odniesieniu do całej naszej rozmowy,
rozmowy, o czym my tu rozmawiamy, o dwóch stronach. Kobieta, mężczyzna. Kobieta tutaj akurat w pozycji tej, która musi walczyć, która często jest ofiarą, no bo tak też mówią statystyki, ale jaki mógłby z tego wszystkiego płynąć wniosek? Ty powiedziałeś takie zdanie o tej edukacji, która w Polsce jest problemem na każdym obszarze, jakby na to spojrzeć. Gdyby tak właśnie zacząć rozmawiać w Polsce więcej o kulturze rozwodu, że można to zrobić w dobry sposób dla dwóch stron, uniknąć tego całego bagna, tego piekła, tego bólu, tych sal sądowych teatralnych, gdzie się kłamie. Tak, nasze bohaterki też o tym opowiadały i tego strachu, czy sąd w to uwierzy, czy nie. Co wyciągnąć, a czego nie, prawda? Jest dokładnie, tak. Więc żeby ta kultura rozwodu stała się przedmiotem rozmowy, też edukacji i gdyby też panowie się więcej włączyli do tego, gdyby na przykład pojawiły się w Polsce głosy mężczyzn, którzy mówią, rozwiodłem się kulturalnie, płacę alimenty, bo to są pieniądze na moje dzieci, które ja kocham. I to jest punkt mojego honoru w ogóle, tak, prawda? I gdyby, bo mało się wypowiadają panowie. Najczęściej ten samorozwój też wiąże się z tym, że kobiety częściej wychodzą do publicznych debat, jeżeli chodzi o tego typu kwestie emocji, rozwodu, małżeństwa, związków, a panowie zostają trochę w tyle. Dalej, ty mówisz, zwróć się po pomoc do dobrego terapeuty i prawnika. No właśnie, mężczyźni rzadziej korzystają z tej pomocy. A gdyby mężczyźni, którzy podejmują albo wchodzą w ten proces rozwodowy, też poszli do osoby na terapię, zaczęli przepracowywać swoje problemy. Ile by to uratowało czasu, ile by to zmieniło. Ile by później to uratowało związków w ogóle, prawda? Więc terapia i małżeńska to jest jedno, ale terapia indywidualna podstawa, bo rozwód nie jest porażką, to sobie ustalmy, ale jest na pewno bardzo trudnym procesem, w którym potrzeba wsparcia, tak jak powiedziałeś, osoby obcej i terapeuta, prawnik to jest ta osoba obca, która patrzy na twój związek, na ciebie z dystansem, nie wie. Bez emocji, bo nie jest twoją rodziną i może ci po prostu pomóc. I to potrzebuje tego zarówno kobieta, jak i mężczyzna. To jest, słuchajcie, właśnie moja misja na najbliższy czas, bo w ciągu już paru miesięcy kolejnych chcę rozpocząć nagrywać swój podcast Dobry Rozwód. O tym, jak dobrze się rozwieść, o tym, jak mądrze się rozwieść. I chcę zapraszać ekspertów, z którymi będziemy właśnie prowadzić takie debaty i je po prostu podzielimy na konkretne części, bo ja widzę, że to są problemy, które ciągle się powtarzają. Ja nie mam ambicji brać w kółko pieniądze za te same porady prawne, tylko nieraz mam ochotę powiedzieć mojemu klientowi, posłuchaj sobie trzeciego odcinka podcastu, bo tam już powiedziałam wszystko na ten temat, ponieważ ja mam tylu też klientów, taki powiem szczerze mówiąc, bo to schematy się powtarzają. Tak. Dokładnie tak. A jakby i tak jak mówię, po prostu dla mnie najważniejsze dzisiaj jest to, żeby mówić o tym, że jest coś takiego jak dobry rozwód. Udało mi się to poprowadzić wielokrotnie i jakby te sytuacje trudne wyszliśmy na prostą, więc mam nadzieję i cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj, że padło tyle słów. Bo to jest dokładnie to, co gdzieś tam jest moją misją. Które są spójne właściwie, prawda? Dokładnie. Cieszę się, że zrobimy tutaj przy okazji tego odcinka preludium do twojego podcastu. Mam teraz nadzieję. Już nie będę miała wymówek, żeby przestać go nagrywać, bo mam mikrofon, mam aparat, mam wszystko. I masz potencjalnych gości. Proszę, czego możesz mnie jeszcze spytać o poradę. Słuchajcie, będę zaszczycona. Ale ja jedno zrozumiałem, że najważniejsze jest nie podpisać intercyzy. Ja bym tak bardzo... apeluję, zanim podpiszesz intercyzę albo wejdziesz w związek małżeński ze wspólnością majątkową, przyjdź do prawnika, zapłać te 200-300 za poradę prawną, niech przeanalizuje twoją sytuację, bo może ty jesteś kobietą, która lepiej zarabia i chcesz zabezpieczyć albo swój majątek. Albo mężczyzna prowadzi tak ryzykowny biznes, że może obciążyć w przyszłości majątek wasz wspólny. Więc jakby tutaj, słuchaj, nie ma takiej odpowiedzi. Może nie ma. Może lepszym będzie naucz się rozmawiać, komunikacja, bo to jest, co też terapeuci wskazują, komunikacja w związkach jest dramatycznie. No, kontynuując w ogóle jeszcze to, co ty chcesz jakby uświadamiać pewne rzeczy też swoim klientom, ja z kolei, słuchajcie, też uświadamiam często swoim klientom, że wcale do tej zdrady nie dochodzi na etapie, zanim my zaczniemy. To jest ciekawe, bo można w internecie oczywiście przeczytać 10 rzeczy, które twój mężczyzna robi i na pewno cię zdradza, bo telefon kładzie do góry, do dołu ekranem, zawsze to robię. Ja osobiście na przykład, po to, żeby osoby trzecie nie widziały, tak, kto do mnie dzwoni, bo chronię prywatność zarówno swoją, jak i być może moich klientów, tak? Bo być może ktoś zobaczy nazwisko, które gdzieś mu się skojarzy. Do toalety, no przepraszam, chodzę zawsze z telefonem. Właściwie kiedyś chodziło się z gazetą, teraz się chodzi z telefonem. Przynajmniej tak mężczyźni robili. Jakby ja właściwie wypełniam wszystkie te 10 zasad i teoretycznie jestem zdrajcą na dzień dobry. Śpię z tym telefonem, gdzieś chodzę po cichu, rozmawiam gdzieś tam, no też po to, żeby osoby trzecie nie słyszały, a niekoniecznie też chciałbym obciążać czasami swoją pracą też osoby, powiedzmy, mi bliskie. I teraz jak przychodzi do mnie osoba i mówi, bo słuchajcie, wróciłam w poniedziałek, nie było mi na weekend, ja otwieram zmywarkę, a tam dwa kieliszki,
a butelka wina w koszu. W ogóle tam jakieś sushi było grane i tak dalej. Nie, no mąż mnie zdradza na 100%. A ja tak mówię, a często mąż pije wino? No czasem pije, ale często pije sam? No to w sumie to jak mnie nie ma, to on chyba tęskni, chyba siedzi i pije wino. A ja mówię, a kiedy pani wyjechała? No w piątek. Ja mówię, czyli mógł wypić w piątek troszkę wina, odstawić kieliszek jeden do zmywarki, a w sobotę wypić sobie drugą część tej butelki wina, bo coś tam oglądał Netflix. I zamówić sushi, bo miał ochotę. No teoretycznie tak. A ja mówię, a często zdarza się, że właśnie zamawia coś do jedzenia i to je następnego dnia. No tak, on w ogóle sushi zamówi, to na śniadanie w ogóle uwielbia sushi. Bo zje wieczorem, a ja mówię, no to musi pani się zastanowić, czy na pewno jeszcze jakieś są inne oznaki, no bo samo to, że dwa w zmywarce kieliszki powinien są, to nie oznacza wcale zdrady, tak? Tak samo mówię, przeczytanie tych 10 złotych porad, które po prostu mówią, na pewno mąż cię zdradza. Więc czasami staramy się też klienta już na dzień dobry uświadomić i dajemy mu czas, żeby zorientował się, czy są jakieś inne kwestie bardziej istotne, które na przykład mogą mieć faktycznie znaczenie i które mogą wskazywać na zdradę. I czasami już ci klienci nie wracają. To jest dobry znak. Czyli edukacja. Uświadamianie, świadomość tego, co się dzieje rzeczywiście. To może wlejmy na koniec, bo chyba będziemy finiszować trochę optymizmu i nadziei, bo temat niełatwy. Chociaż przemiło nam się rozmawiało, mam wrażenie, ale oczywiście kręciliśmy się wokół dosyć trudnych zagadnień, dla wielu bolesnych, przerażających i tak dalej. Wlejmy trochę nadziei w takim razie może w serca i umysły naszych widzów, bo niektórzy pewnie albo są po rozwodzie, albo nie daj Boże kiedyś przed taką decyzją staną. Powiedzmy może dlaczego mimo tych wszystkich mitów, stereotypów i takich społecznych obostrzeń nie warto się tego kroku bać z waszych perspektyw? Z naszych perspektyw to jest po prostu prosta, najprostsza na świecie walka o zwyczajne szczęście, które należy się każdemu człowiekowi, bez względu na płeć, pochodzenie. Możemy walczyć o swoje szczęście. Oczywiście szczęście jest naszą indywidualną definicją. I nawet jeżeli ten rozwód będzie trudny, nawet jeżeli tej kultury zabraknie, to nie warto zostawać w tym miejscu, w którym jest nam bardzo źle, tylko ruszyć do przodu, bo to, co często mówiły nasze bohaterki i kobiety, które się do nas zgłaszały, ja nie widzę, co będzie dalej w tej przyszłości. Ja tam widzę taką czarną dziurę. A później okazuje się, że jednak nie. Że potem, kiedy złapiesz ten oddech, to możesz zacząć budować nowe życie na twoich zasadach, na twoich warunkach. Możesz dalej być w dobrym kontakcie z tą drugą stroną. Ta rodzina się nie zawali pod warunkiem, że te dwie strony chcą współpracować. I nagle okaże się to, o czym ty mówiłaś, że i dzieci będą szczęśliwe, i ty będziesz szczęśliwa, ty będziesz szczęśliwy. Być może ten drugi związek będzie lepszy. Więc my w ogóle czujemy, że nasze bohaterki dały takie światło nadziei, że jest coś dalej i to dalej może być o wiele fajniejsze niż jest to, co jest teraz. Najgorszą decyzją, jaką możesz podjąć, jest zostanie w przemocy, zostanie w toksycznym związku, zostanie w związku bez komunikacji, gdzie dwie strony nie rozmawiają z jakiegoś powodu. Więc to jest taka nadzieja. Nadzieja też, że nie bój się, że ktoś ci nie uwierzy. Na przykład sąd, prawnik, detektyw. Uwierzy, tak? Nie będzie z góry zakładał, że kłamiesz, że próbujesz wyciągnąć pieniądze, alimenty. Nie. Po prostu rozmawiaj, mów szczerze i nie bój się. No te wasze historie tutaj się szczęśliwie w miarę dobrze kończą. Nawet jest temu poświęcony osobny rozdział o własnych siłach. Dobrze, niedobrze, ale te dziewczyny wychodzą najczęściej na prostą i tak jakoś tam sobie podsumowują. Z tym, że my tutaj zaznaczamy, że to jest taki happy end życiowy, bo happy end w filmach to jest taki, że wszystkie są uśmiechnięte, bogate, i szczęśliwe. I odchodzą w stronę słońca. I jeszcze znajdują nowego partnera, który jest wspaniały. Tak. Życie pisze inne happy endy, bo happy endem może być to, że wyszłaś z tego związku, stanęłaś na nogi, sama zarabiasz, utrzymujesz się i po prostu każdego dnia wstajesz z poczuciem, że lubisz swoje życie, już nawet nie kochasz, lubisz swoje życie, lubisz siebie. To też jest happy end. Happy endem mówiliśmy o tej złotej klatce. Diana, no w sumie mówiąc kolokwialnie, przegrała, tak? Nie zdobyła pieniędzy na siebie, opadła na dno, ale też ma jakiś swój happy end, bo stanęła na nogi, zaczęła radzić sobie sama, znalazła pasję, znalazła przyjaciół i radzi sobie. I nie to żyje z kimś, kto ją codziennie zdradza. I to jest jej happy end. To jest jej happy end. Magda. Ja się podpisuję pod tym wszystkim, co tutaj dzisiaj w ogóle padło, bo mam wrażenie, że mamy bardzo spójne stanowiska. I tak, rozwód to nie jest koniec świata.
Widziałam wiele happy endów. W zasadzie za każdym razem je widzę i chociaż wydaje się, że jak już stoimy pod tą salą sądową, zapadł ten wyrok sądowy, to często nie wiemy, co teraz w ogóle będzie. I tak jak powiedziałaś, bardzo fajnie. Nie wiemy, co będzie dalej. Ale często dalej, jak stajemy na własnych nogach, okazuje się, że wychodzimy z tej toksycznej relacji, zmieniamy się, okazuje się, że mamy swoje własne skrzydła i te nasze skrzydła zaczynają nas nieść w kierunek, który może najpierw był nieznany, ale za chwilę obieramy go i widzimy, że dajemy sobie radę, pojawiają się nowe możliwości, to naprawdę to nam umożliwia rozwód. I pod tym względem powiem szczerze, ja kocham swoją pracę, bo chociaż nie bywa łatwa, to widzę, że robi dużo dobrego. I często się mnie pytają, jak znosisz to psychicznie? A ja mam z tyłu to coś więcej, co za tym wszystkim stoi. I to dzięki temu tak naprawdę ta praca jest dla mnie po prostu prosta. Dzięki. Bartek. Do kamery tam. Mi to już w ogóle zostało niewiele do powiedzenia, bo już naprawdę zostało powiedziane wszystko. Znaczy ja powiem tylko z punktu widzenia swojego i to bardziej osobistego może niż zawodowego, że jak tutaj już wiemy, że każdy ma prawo do tego szczęścia, to ja uważam, że mamy prawo być szczęśliwi bardziej niż jesteśmy. Czyli my często jesteśmy w jakiś sposób szczęśliwi, bo pewne rzeczy, nasza ta strefa komfortu, ta nasza przestrzeń w jakiś sposób sprawia nam, że jesteśmy szczęśliwi, ale jest coś, co nam bardzo doskwiera. I mamy prawo być szczęśliwi bardziej. I wtedy szukamy tego, bo to jest jakby rozwój dla nas tak naprawdę. My żebyśmy nie stali w miejscu, szukamy tego szczęścia, to nie musi kończyć się wcale rozwodem, bo może skończyć się tak, że po jakimś czasie te pary w ogóle się schodzą ze sobą, co też takie historie mieliśmy. Ale to ma nas czegoś nauczyć. Tak? My musimy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, ale nie tylko w kontekście drugiej osoby, ale też siebie. Czego my chcemy tak naprawdę, czego nam potrzeba, i tak naprawdę, czego my chcemy, a jeszcze bardziej, czego my nie chcemy w życiu. Pięknie. Ale podsumuje nam to wszystko Mateo Brunetti. Ja was dziękuję wszystkich, że tu przybyliście. Dziękuję Oskara, który zorganizował ten cały odcinek i który sprowadził takie osoby, które tak to wszystko wytłumaczyliście z wielką pasją, że mam nadzieję to pomoże wszystkim, którzy będą słuchali, oglądali tego podcasta. I my z Oskarem się widzimy w kolejny odcinek. Nie wiemy, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. I na pewno będzie to przeciekawy temat, nad którym już trochę pracujemy. Oj tak. Dzięki. Ciao. Pozdrawiamy. Ciao.